Witajcie! Dzisiaj 6 domowych sposobów na nadciśnienie. Codzienny spacer pomoże sercu sprawniej pompować krew i efektywniej dotlenić komórki ciała. Im żwawszy spacer, tym jego efekty będą szybciej widoczne. Dieta bogata w potas. W związku z tym proszę regularnie uzupełniać niedobory potasu w organizmie, na przykład stosując dietę bogatą w nasiona soi, pomidory, banany czy też suszone śliwki. Proszę nie spożywać soli. Uważajcie również na przetworzoną żywność, na przykład konserwy, wędliny oraz niezdrowe przekąski zawierające dużo soli, na przykład orzeszki solone, chipsy czy też krakersy. Pij zioła na nadciśnienie. Głuk, dziurawiec i lipa skutecznie obniżają ciśnienie krwi. Napary z tych ziół pite 2 razy dziennie rozszerzają naczynia krwionośne, a tym samym regulują pracę serca. Jedz ciemną czekoladę. Ciemna czekolada zawiera flawonole, które zapobiegają skurczom naczyń krwionośnych i uelastyczniają je. Gorzka czekolada nie tylko obniża ciśnienie krwi, lecz także zapobiega miażdżycy. Jedz ryby morskie. Ryby morskie są skarbnicą cennych, nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6. Dzięki wprowadzeniu do jadłospisu łososia, tuńczyka, sardynek czy na przykład śledzi możemy skutecznie walczyć z nadciśnieniem oraz poważnymi chorobami układu krążenia. Pamiętaj proszę jednak, że przy wyższym nadciśnieniu konieczne jest leczenie farmakologiczne. Dlatego mierz regularnie swoje ciśnienie i gdy nie uda Ci się go obniżyć, zmieniając styl życia i dietę, skonsultuj się z lekarzem. Dziękuję, subskrybuj kanał, aby nie przegapić następnych wideo. Daj łapkę w górę i do następnego wideo. Cześć!